Dzień dobry, witamy na kolejnym odcinku rozmów na kanale YouTube'owym Śląskiej Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj z Jarkiem Makowskim trochę mniej o polityce będziemy rozmawiać, chociaż wyjdziemy od postaci polityka, ale przede wszystkim artysty, czyli Kazimierza Kuca, którego za chwilę minie 3 lata, jak go pożegnaliśmy w Katowicach. Rzeczywiście Kazimierz Kuc jest tak bogatą osobowością, że można mówić o nim w kilku perspektywach: artystycznej, społecznej i politycznej. Szczególnie ten ostatni okres życia Kazimierza Kuca był związany z polityką. Był senatorem tutaj z... Wicemarszałkiem Senatu. Tak, z Katowic. I dla osoby, która przyjechała na Śląsk i która gdzieś podglądała, co się dzieje na Śląsku, to właśnie Kazimierz Kuc był taką osobą, która reprezentowała Śląsk, był symbolem Śląska. I zawsze jak mówiłem Kuc, to myślałem Śląsk, jak mówiłem Śląsk, to myślałem Kuc. Ale dla mnie z kolei ciekawe jest to, kim Kuc był dla was, Ślązaków. No tak, to nie jesteś jedynym, który się Śląska uczył od Kuca. Tu wielu, to od Adama Michnika czy Leszka Balcerowicza, jeżeli już o obszarze polityki mówimy, ale pewnie dla setek tysięcy Polaków cały czas ich wiedza o Śląsku z filmów Kuca pochodzi, które te filmy są oczywiście mocno zmitologizowanym obrazem Śląska. One są piękne, ale oczywiście pokazują tą brzydotę, ale pokazują ją jakąś uwznieślająco, czy biedę tych robotników przedwojennych, bieda szybach, czy w sposób walki w powstaniach śląskich. No, Kuc nie przez przypadek, ja byłem przekonany, że tak będzie, w tym przed laty robionym plebiscycie na najważniejszych Ślązaków XX wieku zajął trzecie miejsce i pierwsze z żyjących. To było oczywiste, że tak się musi stać, nie? Po Korfantym Poziętku. Pewnie myślę, że gdyby ten plebiscyt był robiony dzisiaj czy za 10 lat, byłoby tak samo. Rzeczywiście ja myślę, że on dla Ślązaków był także przede wszystkim kimś, kto pokazał, że można. Że nie jest się zdeterminowanym tym, że się urodzi i wychowa w familoku na Załężu, że tam się pozostanie, że jak się chce być... Paradoks polega na tym, że dzisiaj mieszkanie w familoku staje się w pewnym sensie modą. Sam kiedy zacząłem szukać miejsca dla siebie właśnie tu na Śląsku, tu w Katowicach, to wybrałem Nikiszowiec, symbol śląskości. To jest i w Nowym Jorku tak się działo, i w różnych innych dzielnicach, i w miastach, gdzie te dzielnice kiedyś podupadły, kiedyś gorsze stają się z różnych względów, także i finansowych, jakimiś takimi dzielnicami bohemy. No to tutaj też pewnie miałeś niemałą rolę też w promowaniu Nikiszowca i w tym, co się zmienia jego obraz. Jakąś sobie tam malutką rolę przypisuję właśnie w promowaniu tego miejsca. Tak, ale wracając do Kuca, to przede wszystkim pokazał, że można osiągnąć, że można coś osiągnąć i tak w dziedzinie, w której absolutnie można powiedzieć, że chłopak z Załęża nie byłby predyscyplinowany, czyli w sztuce, nie? Ale on to zawsze powtarzał, że to wynikało z pracy. To były te piękne jego wspomnienia z czasów wojny, kiedy mówił, gdzieś tam wojna się toczyła, wiadomo, że ich dotykała. Rodzice, wujowie gdzieś tam trafiali na fronty różne, a oni się wtedy uczyli, czytali książki, bo jak Kuc mówił, mieli tam naiwne przekonanie, że Polska po wojnie będzie potrzebowała ludzi wykształconych. No, to było rzeczywiście troszkę naiwne, ale wszyscy wiemy, że czytanie zawsze jest dobre i te książki, które przeczytał, to czego się nauczył w czasie wojny, sprawiło, że potem tę wielką karierę artystyczną zrobił. Ale powiedz, jak już na Śląsk trafiłeś, to jakie było twoje zetknięcie się tego Śląska, który zobaczyłeś, z tym Śląskiem, tym takim pięknym, zmitologizowanym, bajkowym filmem Kuca? To był taki moment, nazwijmy, otwartości. To znaczy Śląsk rzeczywiście okazał się gościnny, prawda? Czyli ta jego tradycja ludzi, którzy trafili tu z różnych części Europy, ale także z różnych części Polski, to jest jedno. Także ta tradycja wielowyznaniowa, prawda? Mhm. Czyli mamy i wspólnotę żydowską, i silną wspólnotę protestancką, i wspólnotę katolicką, również jednak zrobiła swoje, prawda? Znaczy, że różnorodność, pluralizm nie jest tutaj grzechem, ale jest absolutnie czymś pozytywnym. Mhm. I trzeci element to jest to słowo, o którym wspomniałeś i które było ważne także dla Kazimierza Kuca, znaczy robota. Tu się ceni robotę, tu się ceni ludzi pracy.
Oczywiście to jest związane z tym, że tutaj był przemysł, że tutaj rzeczywiście tak, ciężka to, robota jest absolutnie wartością. I to, to jakby za naszego życia się dopiero zaczynało dziać, że zaczynano dostrzegać, że praca intelektualna to także jest praca i ciężka praca, prawda? Ja jeszcze pamiętam jakąś taką opowieść chyba z któregoś z profesorów ze Śląska, który opowiadał coś takiego, że no, kiedy został tym profesorem, ktoś z sąsiadów gratuluje jego rodzicom, mówi, wiecie co, on poszedł na ta politechnika, bo mu się robić nie chce, nie? I tym profesorem został zaraz, chciał się do porządnej roboty wziąć. Też pamiętam taką rozmowę jakiś czas temu z dyrektorem szkoły w Radziankowie, który mówił, że jak przed tą ósmą do piekarni się nie pójdzie, to się już nie kupi pieczywa, nie? No, bo no, porządni ludzie już dawno są po śniadaniu. No, co to ktoś wstaje i dopiero o tej ósmej, to się oczywiście już zmienia pod każdym względem. I to, ale i jeżeli to, mogę ci przerwać, podobnie było u mnie w domu, bo moi rodzice są rolnikami, to są ludzie ciężkiej pracy fizycznej, prawda? I jak ja powiedziałem w domu mamie, że no, teraz będę kończył filozofię, no co mama, no ale... Ale jak to? Ty nic nie będziesz robił? No więc tak. To w podobnym duchu, prawda? Ta robota była postrzegana. Natomiast jeszcze chciałem jakby wydobyć od ciebie i też to pytanie skierować do nas wszystkich. A mianowicie, z jednej strony jakby wydobył Śląsk, to znaczy pokazał, że tu jest potencjał intelektualny, twórczy, kreatywność, ale z drugiej strony no, nie możemy uniknąć tego sformułowania, które ciągle powtarzał, o dupowatości tak, Śląska. To było bardzo cenne, chciałem też o tym powiedzieć, że nie bał się mówić Ślązakom, swoim ziomkom, też prawdy, nie tylko ich wprowadzać ich w jakiś komfortowy stan, że wy jesteście tacy wspaniali, tą Polskę zbudowaliście, wywalczyliście powrót do Polski, budowaliście jej podstawy gospodarcze, ale też pokazywał, że no, nie trwajcie cały czas w tym kompleksie, w tej takiej poczucie krzywdy wobec Polski, poczucie tu z pewnej mierze oczywiście uzasadnionym, ale no, róbcie swoje, walczcie o swoje, nie bójcie się także być odważni, nie? Jakoś tacy czasami cwani, czasami jacyś przebojowi, no i myślę, że bo zapewne tą swoją później polityczną i publicystyczną, bo te jego cotygodniowe felietony to były świetne teksty, tak, Gazecie Wyborczej, wcześniej w Dzienniku chyba jeszcze, nie? Tak. To były bardzo ważne chyba głosy, na które się czekało, nawet czy tą gazetę tylko się to czytało często. Wiesz, nawet było tak, że ciekawe, kogo tym razem Kurz obrazi, kogo wkurzy, albo kogo zmiesza z błotem. Tylko ja zawsze mam takie poczucie, że być zmieszanym z błotem przez Kurza to jest w ogóle wielka nobilitacja. To znaczy, że kogoś dostrzegł, że na kimś się pochylił, że coś go tam w kimś zdenerwowało, czy też w jakiejś sytuacji. No tak, to zaczął od Szczuki, bo miał świadomość, jaką siłą jest Szczuka. Tak, nie wiem, jak w dramacie Szaniewskiego Żeglarz, gdzie Szczuka okazuje się, no, ma większą siłę niż prawda historyczna, niż przekazy, niż jakaś publicystyka. Szczuka działa na ludzi nadal. A później już wykorzystywał to w bieżącej polityce, w publicystyce. Czy udało mu się Śląsk pokazać prawdziwym? Pewnie też nie miał takich aspiracji, chciał zwrócić uwagę. Też wielokrotnie powtarzał, że jest to ziemia nieznana, nie? Nieznana Polakom, nieznana. I że Polska nie ma jakiegoś pomysłu na jej poznanie. Ja nie wiem, jak ty to widzisz, pracując w Warszawie, w ośrodku think tanku jakimś, gdzie spotykasz się z ludźmi z obszaru nauki, kultury, czy ja takie mam wrażenie, że cały czas o Śląsku Polacy wiedzą bardzo, bardzo mało. Po pierwsze wiedzą mało, po drugie żyje taki rodzaj resentymentu, który my podtrzymujemy, to znaczy, że byliśmy wykorzystywani przez Warszawę, no i tak dalej. Ja myślę, że trzeba skończyć z tym resentymentem. Tak, mnie, przepraszam się wtrącę, strasznie wkurza, jak związki górnicze mówią, że zamknięcie kopalń to będzie tragedia dla Śląska. Przecież kopalnie są zamykane od wielu lat. Śląsk sobie nieźle radzi z transformacją energetyczną i w ogóle przemysłową, gospodarczą. Wiemy, że pokłady węgla się wyczerpują, więc nie będzie żadna tragedia. Będzie to kolejny etap rozwoju. No. Dokładnie tak. Wydaje się, że sprawiedliwa transformacja, bo słowo sprawiedliwa jest tutaj kluczowa. Tak? Bo to nie chodzi, jakby samo zamykanie kopalń to jest jedna kwestia, ale przecież nie to jest celem. Celem jest przeobrażenie Śląska, tak, prawda? To znaczy, żeby wyjść z tej kultury właśnie górniczej, przemysłowej, ponieważ po prostu świat się zmienia i dzisiaj możemy
ten potencjał, który tutaj jest intelektualny, także związany właśnie z uczelniami technicznymi, przekuć na naszą przewagę w konfrontacji nie tylko z innymi częściami Polski, ale także z innymi częściami Europy. Więc właśnie Kutz był człowiekiem odważnym, jeżeli ciągle do niego wracamy i jakby próbujemy wydobyć, czego się uczyć. Znaczy Kutz właśnie powiedziałby, okej, to jest nasza tradycja, to jest nasze dziedzictwo, ale nie możemy się w tym zamknąć. Znaczy, nie możemy sprowadzić Śląska, także w tym wymiarze gospodarczym, do jakiegoś rodzaju muzeum. Mamy piękne muzea, ale to nie o to chodzi. Znaczy, my budujemy przyszłość, robimy transformację sprawiedliwą dla Śląska, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Ja myślę, że ta niewiedza czy nieznajomość Śląska w Polsce, jak się u nas mówi w Polsce, tak mówimy, jest dwupłaszczyznowa. Pierwsza w ogóle brak wiedzy o tym, że to nie jest tylko rejon Kopalń-Hut. To co, ktoś ląduje w Pyrzowicach, jest zaskoczony, że są lasy. Nie? Że lotnisko. No, no lotnisko jeszcze by się zgodził, ale, ale że są lasy wokół. Tak dużo tych lasów jest, nie? Że Gliwice są ładne, Mikołów, że te miasta mają kilkusetletnią historię, nie? Żeby to jest starsze od Krakowa, a nie, że to tylko kopalnie sprzed 100 lat. To jest całkowity brak wiedzy i zrozumienia. A drugi, chyba głębszy i trudniejszy jest, jak już ktoś się tam troszkę zastanowi, to pyta się, o co wam chodzi? Czemu wy tak podkreślacie tą odrębność? Czy wy tymi naprawdę tymi Niemcami jesteście, czy coś? Po co mówicie o tej tożsamości śląskiej? Tego ludzie absolutnie nie rozumieją. No, wielu, którzy przeczyta książkę Rokity Kajś, może zrozumie, nie? I takich potrzeba więcej. Ale właśnie książka Rokity pokazuje, że jest sanie, jeżeli mogę tak powiedzieć, na opowiadanie o Śląsku, prawda? No bo to jest, co tu dużo gadać, znaczy, dlaczego Kutz był tak pociągającym artystą, bo tak naprawdę opowiadał historię Śląska. A to jest fascynująca historia. To jest po prostu dramatyczna historia, tragiczna, prawda? Kiedy granice się przesuwały, brat przeciwko bratu występował. To jest oczywiście okupione cierpieniem i tragedią. Natomiast niewątpliwie był jakiś rodzaj, nie wiem, być może niesprawiedliwa to jest teza, ale warto się pokłócić, jakiegoś takiego lęku przed opowiadaniem tej historii. Mm-hmm. No ten strach oczywiście był głęboki, tak, no bo to przecież cały czas no te przeżycia były różne. Przecież każdy miał, jeżeli ktoś był stąd, to każdy miał dziadka w Wehrmachcie, no bo inaczej innej możliwości nie było. Albo dziadek został rozstrzelany, albo był w Wehrmachcie. No i to rzeczywiście to coś... Myślę, że dlatego tak dobrze z Tuskiem się rozumiem. No tak, na pewno. To coś jednak było dla niezrozumiałe dla innych. No i oby przez takie, właśnie jak książki Rokity. Ja mam swój egzemplarz w Warszawie i pożyczam co posiedzenie innemu posłowi z różnych części, koledze z części Polski i każę czytać. Rzeczywiście są oczarowani. Poza tym to jest dobra książka, dobrze napisana. Ja się fajnie czyta. Nie, on nie dostał Nikę za to, że to jest, że pisał o Śląsku, tylko że dobrze pisał. A powiedz jeszcze może na zakończenie, jak Kutz jest, jak będzie uhonorowany w Katowicach, no bo my wszyscy Kutza znamy, pamiętamy jego filmy, one przetrwają, pamiętamy jego publicystykę, no ale pewnie lata będą minąć i warto też o to, żeby warto zadbać o to, żeby w ciekawy i mądry sposób pamiętać o tej postaci i jej spuściźnie. Nie no, oczywiście w Katowicach tutaj wysiłkiem wielu środowisk powstanie Dom Pracy Twórczej w Szopienicach, gdzie Kutz się urodził i myślę, że to będzie takie miejsce właśnie z jednej strony upamiętnienia Kutza, ale z drugiej strony, żeby to miejsce żywe. Żeby tak? Zmiany też obrazu tej dzielnicy, która stopniowo następuje, ale jeszcze jest sporo do zrobienia. Słuchajcie, ale no, opowiem teraz jakby swoją przygodę, jak trafiłem do Nikiszowca i kiedy przyjechałem tam marzec, była plucha w 2013 roku i absolutnie byłem tym miejscem oczarowany i mówię, że po prostu chcę tutaj zamieszkać. W czerwcu już kupiłem mieszkanie i wtedy moi znajomi tutaj z Katowic mówi, pukali się w głowę, stary, ta dzielnica to nie jest jednak najlepsze miejsce na świecie z możliwych, a ja byłem przekonany, że za chwilę będzie. Wybierz lepiej koszutkę. Nie, ale mówię to w kontekście Szopieni czy Zawęża, to są takie kolejne dzielnice
Katowic, które przechodzą bardzo pozytywną rewitalizację. Ale nie tylko, musi być na różnych obszarach, tak? Tak, nie tylko infrastrukturalną, ale także właśnie społeczną. I mam nadzieję, że Szopienice, bo to jest przepiękna dzielnica, za chwilę będą cieszyły się taką samą pozytywną aurą, jak właśnie katowicki Nikiszowiec. Może nawet gości Sosnowca będą przyciągać, przecież to tak blisko i zagłębianie. Bo tego cały czas nie ma. Przecież bliżej czasami z niektórych dzielnic Sosnowca byłoby na kawę czy na obiad do Szopienic i w drugą stronę także, a zawsze się jedzie do tego centrum miasta. Nie? Wiesz, ta słynna animozja, no ona, mam wrażenie, że ona też już jest tylko i wyłącznie w naszych, że tak, tak powiem... Tak, te pokolenie 40+, tak. Żartach. Oczywiście one zawsze rozładowują atmosferę, kiedy temat robi się rzeczywiście poważny, wtedy warto nawiązać do tej... Trzeba niestety przyznać, że to raczej Ślązacy opowiadają dowcipy o Zagłębiu. W drugą stronę chyba i nie ma aż tylu. Boją się. To cieszy, że Kudz jakby będzie patronem tej rewitalizacji Szopienic. Na pewno się z tego cieszył, że... Znaczy, raz, że patronem rewitalizacji. Dwa, Kudz cały czas jest takim inspirującym, w moim przekonaniu, artystą, krótko mówiąc, dla młodych filmowców, dla młodych reżyserów. I tutaj Teatr Śląski w Katowicach niewątpliwie podejmuje właśnie próby, no jakby... cały czas opowiadania na nowo Kuca, a z drugiej strony no jest cały ten element dotyczący filmu, prawda? Tak, gdzie... Szkoda, że umarł ten festiwal interpretacji, który Kuc, Festiwal Sztuki Reżyserskiej, tak, przez wiele lat prowadził, bo jeszcze to nie ma takiego festiwalu chyba w Polsce, gdzie się właśnie ocenia reżyserię przede wszystkim. Nie? No, niestety kultura zawsze jest pierwszym owocem kryzysów ekonomicznych, prawda? No, ale pełne sale wnioski pokazują, że jest zapotrzebowanie na kulturze. Też może ona przyciągać, nie, turystów i tak dalej. Nie, znaczy kultura się liczy, czy też nawet się przelicza. Znaczy dziś Kuc absolutnie jest brandem, przepraszam, jeżeli mogę tak powiedzieć, który przyciąga, który angażuje, który promuje miasto, więc tutaj mogę zapewnić, że jako radni Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Katowice będziemy zabiegać o to, żeby Kuc w różnych formatach pojawiał się jako patron różnych przedsięwzięć, od tych społecznych, przez polityczne, a na sztuce kończąc. To dziękuję Ci za tę rozmowę, a wszystkim pewnie polecamy przy tej okazji może przypomnienie sobie niektórych filmów Kazimierza Kuca, nie tylko tych śląskich, bo to jeszcze pierwsze filmy, jeszcze czarno-białe, to kawał kina po prostu był, to coś. Wtedy polskie kino, między innymi dzięki twórczości Kuca, rzeczywiście no bez wątpienia dorównywało światowemu kinu. Absolutnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobrego dnia.